Hej, witam Was w 18 odcinku z serii Zniszcz ten dziennik. W poprzednim tygodniu nie było odcinka ze względu na to, że po prostu nie miałam czasu, aby nagrać. Nie miałam pomysłu, jak zrobić zadania, które chciałam wykonać. Ale w tym tygodniu jest. Dzisiaj robimy sobie 3 zadania. Zapraszam do oglądania. Pierwsze zadanie, które zrobimy, to jest to najprawdopodobniej ze strony 214, ale nie widzę za bardzo, bo się tutaj zmyło. Obrysuj swoje palce u stóp. Odrysowałam palce u obu nóg, ale wyszły jakieś dziwne krzywe, szczególnie ten. I tutaj ostatni, i ten mały, jakieś takie dziwne koślawy wyszły. Nie wiem, przechodzimy do kolejnego zadania. Powiem Wam, że coraz gorzej jest mi użytkować ten dziennik. Jest on coraz bardziej rozwalony, zniszczony i tak dalej, więc trochę mnie to wkurza, bo tu chcę przyjąć kartkę, tu to wypada, tu coś tam się sypie i ciężko jest mi po prostu operować, ale mniejsza o to. Robimy zadanie ze strony. Zadanie ze strony 196, czyli znajdź sposób, jak zamrozić tę stronę. A więc ja tutaj mam taką foremkę, do której się sypie, poleje wodę i się wsadzę do zamrażarki i to się zamraża, więc ja tym sposobem właśnie to zrobię. Spróbuję przynajmniej, nie wiem, czy to się uda. O, czyli zerwę najpierw sobie tę stronę, pomimo że chyba nie wiem, czy ona się zmieści w takim tutaj małym, ale no cóż, można spróbować, więc najpierw złożę tą kartkę w jak najmniejszej części. Najmniejsze, co mi mogło wyjść, to jest taka kuleczka, a raczej prostokącik. Ja to teraz tutaj włożę. O, mieściło się. I zaleję wodą. Mam nadzieję, że ta kartka się nie rozwali jakoś tam za bardzo. O. Teraz po prostu włożę z tą karteczką tutaj do zamrażarki. To jest dziwne, bo to się wylewa. To powinno mieć jakieś jeszcze większe usztywnienie, ale mamy radę. Nie wiem, trochę wody się wylało, ale może to nie przeszkodzi w niczym. Pamiętacie, wkładając stronę z dziennika razem z wodą do zamrażarki, troszkę wody mi się wylało, dlatego w międzyczasie między nagrywkami dolałam troszkę wody i odczekam parę godzin. Właśnie wyjęłam te kostki lodu razem z tą zamrożoną stroną z dziennika. Już jest dosyć dobrze zamrożona, więc ja już to wyjmę. Czekałam może godzinkę i wyjmuję, a ona tak wygląda, zobaczcie, ślicznie. I tutaj jest ta strona. Bardzo ładnie to wygląda, jednak zaraz się już rozpuści. Ale teraz robimy już ostatnie zadanie w tym odcinku, czyli zadanie ze strony 162. Podaruj swoją ulubioną stronę. I nie do końca zawsze wiedziałam, o co chodzi z tym zadaniem. Niby banalne, ale jednak. Czy mam podarować tą stronę, czy jakąś inną, którą lubię wykonywać. Ale myślę, że chyba tą, więc teraz ją wyrwę. Tak. I zaraz podarujemy ją komuś. Ok, więc ja zrobię to bardziej kreatywnie niż robię zwykle. Najpierw potrzebna jest mi kartka z bloku A4, tylko taka, wiecie, techniczna, o. Z której będę robić kopertę. Nie zobaczcie. Moja koperta została już odpowiednio zaadresowana. Teraz idę ją wrzucić do skrzynki. Wam nie pokażę, do kogo i na jaką na jaki adres jest ta koperta. Dobra, mamy skrzynkę. Mamy kopertę. I koperta już jest w środku. Okej, i to już by były wszystkie zadania, które pokonaliśmy w tym odcinku.
i mam nadzieję, że Wam się ten odcinek podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapcie w górę. Koniecznie czytajcie opis o linki do przełomego snapa, żebyście obserwowali moje story. Poza tym mam dla Was jeszcze informacje dla osób z Warszawy lub bliskich okolic, którzy chcieliby się ze mną spotkać, pogadać czy coś. Więc 16 maja, z 16 na 17 do rana jestem w Warszawie. Jadę na wycieczkę od muzeum, czy muzeów, nie wiem. Więc będziecie mogli mnie najprawdopodobniej spotkać. Najprawdopodobniej wtedy będę nagrywała również daily vloga, chociaż nie wiem, czy to się sprawdzi. I no, to jest sobota, 16 maja. Więc będę wtedy w Warszawie, pewnie gdzieś koło Pałacu Kultury lub gdzieś, więc jeżeli jesteście z Warszawy i jesteście w stanie się ze mną spotkać, to piszcie w komentarzach, że jesteście z Warszawy i zobaczcie, i będziecie chcieli się ze mną spotkać, to najprawdopodobniej się spotkamy. Niestety tam zagłuszyłam, znaczy trzymałam mikrofon i nie było nic słychać, więc dokończę. Więcej informacji będzie na moim fanpage'u albo na moim snapie. Dziękuję za oglądanie, subskrybujcie. Pa, pa.